Hej widzowie! Dzisiaj mam dla Was film o tytanie obuchowym za taką Titan. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Tytan obuchowy jest jednym z dziewięciu tytanów i posiada zdolność do tworzenia struktur z hartowanego ciała tytana. Tytan obuchowy jak chce może wytwarzać i manipulować konstrukcjami wykonanymi z utwardzonego ciała tytana. Struktury te mogą służyć jako broni, np. gdy są tworzone jako piki czy coś podobnego do włóczni i są na tyle duże, by przebić i unieść innego tytana. Sama posiadaczka tego tytana, którą możemy zobaczyć w czwartym sezonie, taką Titan, upodobała sobie noszenie wielkiego, zrobionego przez siebie młota. Moc może również tworzyć broń ząbkowaną i ostrza jak sierp, a nawet elastyczne elementy uzbrojenia takie jak cięciwa kuszy lub bicz. Takie umiejętności przenoszą zwykłą umiejętność utwardzania na inny poziom. Podobnie jak u tytana kobiecego, to hartowanie może być użyte do ochrony posiadacza, ale w przeciwieństwie do niego, człowiek zachowuje świadomość, gdy jest zamknięty w krysztale. Chociaż ten kryształ jest trwały, to może zostać uszkodzony, gdy zostanie uderzony lub zmiażdżony, jednak jedynymi do tego zdolnymi rzeczami okazały się zęby i pazury tytana szczękowego. Teomagat stwierdził, że zdolności strukturalne tytana obuchowego powinny być używane z umiarem, w przeciwnym razie ciągłe używanie tego w krótkim czasie może szybko wyczerpać posiadacza. W przeciwieństwie do innych członków dziewięciu tytanów, tytan obuchowy mógł usunąć swoje centrum sterowania skarku. W takich okolicznościach ciało Tytana byłoby połączone z jego ludzkim operatorem długim mięsistym przewodem, podczas gdy ludzkie ciało zostałoby otoczone utwardzonym kryształem i połączone wspomnianym przewodem. Jeżeli jednak przewód zostanie przerwany, wtedy ciało Tytana obuchowego zostanie dezaktywowane. W przeciwieństwie do innych dziewięciu Tytanów, ciało posiadacza Tytana obuchowego może się wyłonić z różnych miejsc po transformacji. Sam Tytan został sprowadzony na świat po śmierci Mir Fritz i w ciągu 1700 lat po jej śmierci. Tytan ten był w posiadaniu jednego lub kilku wojujących domów Erdian podległych Tytanowi i założycielowi. A to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!